No witam. Wracamy do naszego challenge'u zapomnianych liderów. No i tutaj nowość. Talia, którą ogrywam, jest od widza, od Michała, w pseudonimie gwintowym Contable. Więc jeżeli pomyliłem nick, no z góry przepraszam, no ale na pewno wiem, że to Michał. Dostałem maila, więc bardzo dziękuję za Talię. No i słuchajcie, jeżeli chcecie podesłać mi jakiś deck, żebym go sprawdził, żebym zagrał na kanale, żebym również powiedział, że deck jest od was, tutaj szerszej publiczności go przedstawił, to podeślijcie mi po prostu taki deczek na nowym kanale komunikacji, czyli na Discordzie. Nie mam jeszcze serwera, stwierdziłem, że na razie nie ma co w to wchodzić jeszcze. Momencik, tylko sobie wymienimy pewnie jeden za maszysty. Dobra, więc po prostu udostępniam mój nick. I tak, więc zapraszam do kontaktu na Discordzie, tutaj też śmiało możecie do mnie napisać, po prostu możemy sobie porozmawiać o deczkach, czy tam o innych problemach tego świata, no i pewnie w przyszłości zrobimy coś z tego więcej, no ale póki co naprawdę, no tutaj zapraszam do kontaktu i do wysyłania talii, bo będziemy sobie również nagrywali wasze propozycje. Czas to pieniądz, a ty go marnujesz. To prawda, czas to pieniądz. To jest prawda. Dobra. Lecimy. Deck ogólnie jest mega ciekawy. Polega na podwójnym wsinął dal. No, my już połączenie utraciliśmy, okej. Okay. Mam również Feniksa. To jest ciekawe. No i ogólnie talia jest taka, rozegrałem w nią chyba, nie wiem, z 12-13 gierek, tak szczerze powiedziawszy. No i talia jest taka, że jak podejdzie, to naprawdę jest perfekt. No niestety, jak to się nie uda, no to wtedy jest już problem. Ale, no, staramy się, żeby tą pierwszą rundę wygrać. No i później po prostu korzystamy z podwójnego wsinął dal. No i naprawdę, możecie tutaj nastakować spokojnie do 17-18 punktów. Raz mi się udało nawet złapać 21 na wsinął dal, więc to jest naprawdę nieźle. No ale tutaj przeciwnik, jak widzimy, gra póki co bez... no unitowo. Nie chcę jeszcze rzucić ani Coral, ani Birne. Wolałbym to sobie zachować, więc dobra, rzucimy po prostu ochotników. Za króla! Nasz cholera! Dobra, Hajdawer wyskoczył, to jest w porządku. Teraz sobie rzucimy Krainę Tysiąca Baśni. Z onej romancji wyciągniemy coś soczystego. No i polecimy. No, miejmy nadzieję, że tutaj przeciwnik już rzuci jakąś jednostkę. Dobra, jest Tamara. Spoko. Niektórych rzeczy nie można. No, ale tutaj będzie grubo. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Przeciwnik swoje punkty zrobi. Dobra, uderzymy sobie tak. Zagramy krainkę. Robisz tu. No i tak. Onej romancja. Bombeczka. Skrócimy się od razu o Madoka. No już jesteśmy bardzo, bardzo przyjemnie skróceni. No i teraz tak, no pytanie... Dobra, jeszcze się powstrzymam, bo tutaj ewentualnie przeatakujemy sobie jeszcze Zbirne i Skoral, chociaż wolałbym sobie zostawić te dwie jednostki. Łyczek kawusi i zobaczymy, co nas czeka. Chociaż no mamy niby te 18 punktów, no 22 nawet. Ale wiadomo, no dobrze byłoby, żeby przeciwnik odpuścił. Okej. Takie numery robi kolega. Trochę słabo, że gra tak mocno no unitowo. No nie mamy co z tym zrobić. No ale zarodniki w sumie moglibyśmy zagrać. Tam. Chociaż na Gradenach byłyby niezłe. No ale dobra, no kliknijmy. No to tam bombka jest ok. Zróbmy tak. Niech mnie kraken pochłoni. No i tutaj kurczę, za te 3 punkty te zarodniki trochę słabo. Nie jest to nic dobrego. Czego tu nagrodę nałożył tutaj, a nie tu? Jest to dziwne, no ale dobra, zróbmy tak.
No i zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Okej, spasował. No i to jest bardzo dobra informacja. To jest bardzo dobra informacja. No, teraz sobie spasujemy. Gdybyśmy dobrali... No będziemy mieli dwie karty. Okej. Może to się uda. No tak jak powiedziałem, no nie zawsze wychodzi to combo. By było jasne. Deck ogólnie nie jest łatwy do gry. Trzeba się do niego przyzwyczaić. To sobie wymienimy. Jest skaldzik. Czerwona mgła nie jest taka zła. Dobra, jest Sleepy. Lipi też jest spoko. Dobra, możemy sobie zagrać Skalda. Tak, no chciałbym doprowadzić, żeby to wsinął dal był około siebie. Dobra, więc tak, zagramy, tak, no i osiągniemy to. Zagramy sobie Skaldzika. Nie drażnij mnie. Dobra, jakoś tam bombkę sobie odrzućmy. Lipiego. W sumie możemy to odrzucić. Będziemy mogli to spasować. Feniksa sobie otworzymy. Dobra, jest straż ochotnicza. Spoko. Zmieniamy w siną dal. No i teraz co? Możemy to usunąć, ale cztery obrażenia nam się przydadzą. Chociaż też będziemy w sumie mieli je z zamaszystego. Raczej ten zamaszysty dobierzemy. Więc... z kolei więcej opcji. Nie, no dobra, zróbmy tak. Madoczek nam wyskoczy. Dobra, mamy 11 punkcików i to jest nasz pas. No i teraz możemy sobie bezpiecznie farmić finą dal. Okej, Octavia. Nie widzajcie wszystkiego naraz, chłopcy. Octavia, Skoda Octavia pojawiła. Swoją drogą fajny samochód. Jakoś do Skody mam zaufanie. Możecie dać znać w komentarzu, jak jest wasza ulubiona marka samochodu. Ja nie wiem, ja się zastanawiam. Zawsze ten dylemat mam. Taki, no, kiedyś mega interesowałem się motoryzacją. Teraz jakoś mi to odeszło, chociaż wiadomo, no mam pewne marzenia, które no, chciałbym w przyszłości spełnić. Motoryzacyjne. Marzy mi się jakiś hot hatch fajny. Ale to wiadomo. Jeszcze nie teraz. No ale marzenia trzeba mieć. Marzenia to bardzo ważna rzecz. Dobra, no i Maxi to nam się przyda. Sobie ustawimy sobie dobieranko. Tutaj możemy krainę tysiące baśni. Może jeszcze raz dobrać. No i dobrze, no i teraz no muzyko graj. Okej, jest Szachrej. Pusty, bo nie mamy żadnej brązowej jednostki w deczku. Jak trwoga, to do Heila. Chociaż ta trzynastka na stole... No tutaj... Tak mi się wydaje, że w tym deku troszeczkę brakuje jakiegoś hard removala. Tutaj też do... No w sumie taka otwarta dyskusja. Też zastanawiam się, co twórca tej talii na ten temat powie. No ogólnie myślę, że jakiś hard removal by się przydał. Ja sobie zrobiłem swoją wersję tej talii. Wsadziłem tam megaskopy, niedźwiedzie. No, że po prostu w sumie generuje więcej punktów. Czuję się pewniej. No, ale tak jak mówię, no nie chciałem nic zmieniać, bo na tym to polega, że tutaj testujemy wasze talie. Więc przypominam, link, myślę, no, mój nick do Discorda będzie w opisie i po prostu odzywajcie się, dawajcie znać, no i będziemy tutaj działać. Okej. No i co, no teoretycznie moglibyśmy to usunąć, ale też możemy jeszcze poczekać z tym.
Mogę rzucić Maxi. Bo on i tak teraz narzuci na nagrodę na Morga. Więc rzućmy sobie Maxi. Zobaczymy, jak wygląda nasz deck, co my tam podobieramy. Dobra, o Madoka się skrócimy, to jest bez sensu. Hajdawer, właśnie, tego Hajdawera to się boję, żeby nam piesol nie wyskoczył. Dobra, weźmiemy go sobie na koniec. No dobrze, i teraz wyskoczył, skubaniec. No już kurczę, dałem go na koniec, bo naprawdę grałem z tym deckiem. Nasi Hajdawer, no to jest tak jak po rozmowie z Insomnią tutaj stwierdziliśmy, jest to urocza karta. No ale on potrafi być nieprzyjemna. No i teraz no, mamy w sumie ciekawą rzecz, no bo możemy zagrać, możemy usunąć w sumie tego Szachraja. Właśnie nie wiem, czy usunąć Szachraja, czy usunąć możliwość generowania nagród. No, chyba jednak polecimy. Chyba jednak polecimy z usunięciem Gesslerowej. Dobra. No tutaj gdybyście się zastanawiali, dlaczego nazywałem ją Gesslerowa, to sobie zapożyczyłem od Baldera. Bo jednak serio, no. No, sami, no, to jest Magda Kessler, no, bez kitu. No dobra, co my tutaj... No teraz już sobie możemy się bawić w odrzucanko. No i widzicie, no już siną dal mamy na 3, no 19 punktów już mamy z tej siną dal. Plus tam coś sobie jeszcze dobierzemy. Znaczy siną dal dobiera nam dwie karty. Więc no... Zapowiada się całkiem nieźle, no ale tam jest jeszcze Graden. Jest jeszcze jakiś... No tak, tylko że tutaj no kurczę, przeciwnik ma nieograniczone pole do popisu, jeżeli chodzi o generowanie tych nagród. Dobra, kliknijmy sobie Madoczka. Dożymy za maszystem za 4, to będzie 7, może trafimy go kilka razy. Aj, 5 zostało. Tutaj brakuje obrażenia. Bomby. Za 4 obrażenia nam brakuje. Może ją dobierzemy. Ej, nie animuje się, szkoda. Nie, no mam nadzieję, że naprawił ten błąd, bo jednak. No ja uwielbiam ten motyw animowanych kart. Okej. Jestem dobry, mało dobry. No właśnie, właśnie. No tutaj brakuje tego kurczę. Removalu. Dobra, uderzymy sobie tak. No w sumie już możemy zagrać koral. Czy ona się utrzyma? No raczej się nie utrzyma i to jest ten problemik. Dlatego zagram jeszcze bombę. Przedłużę troszeczkę tą rundę. No szkoda, że Madok nie wleciał w inny rząd. No, mamy 25% szansy teraz, że trafimy z koral pana Szachraja. No na pewno dalej jest o tyle przyjemna, tak, no że no właśnie przeciwnik, no absolutnie, chyba nie wie co się dzieje. Więc no ja przynajmniej z taką talią się nie spotkałem na ladderze. Okej, okay, jest junior, wow. Jak mnie wykosił. No i tutaj chyba tych punkcików zabraknie. Ech, no ostatecznie
Ukraina 1012. Ej, dlaczego nie w Szachraja? No teraz go usuwamy, no ale kurczę. Koral się nie utrzyma. Teraz poleci jakaś nagroda. W sensie, no nie, nie utrzyma się na bank. No właśnie. Szkoda. W odmienny sposób wyminowałem sobie nasze randewu. Ej, dobra, lecimy teraz do naszych krajów. Usuniemy oczywiście. Załatwimy to po mojemu. Coś fajnego. Okej, mamy tutaj jeszcze krainkę, więc w sumie kraina jest dobra, bo będziemy mieli dostęp do bombki. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napatoczyli. Okej. No git, no tutaj będziemy mieli no sporo tych punkcików. 29, ale to będzie za mało. Ciekawe jaki jest jego last say. Wydaje mi się, że to będzie graden, nałożę jakoś. No i to będzie potężny graden. Ale walczymy do końca. Jak lwy. Bardziej, że mam taką wewnętrzną motywację, że no chciałbym wygrać meczyk na nagraniu dalej od widza. O, graden już teraz jest. Wiedza to potężna broń. O, wow. No proszę. No co, no chyba krainkę. Teraz sobie rzucimy. Szkoda, że nie mamy tika. Bomba by wtedy wlazła za 5 plus Madok. No nic. Lecimy. Teraz coś możemy dobrać fajnego. No jakiś resecik, kolejną bombę. No spoko. 11 punktów teraz wlatuje na stół. I dobieramy 8, więc całkiem nieźle. Tutaj jeszcze mamy 4 zachomikowaną w postaci Feniksa. Okej. Teraz 19 punktów wleci, więc to naprawdę jest przyjemny wynik. Dobra, wrzucimy sobie tutaj 8. No tutaj ten jeden punkt obrażeń nie walny w brutale, bo może dobierzemy reset. Więc no uderzę sobie tutaj. No i teraz 19 punktów na stół wlatuje, plus dobierzemy jedną kartę, to nie musimy jeszcze Feniora odpalać. O dobrze, jest reset, gitara. No i tutaj troszeczkę nieprzyjemnie się ułożyło, gdyby przeciwnik grał Irden, to byśmy mieli lipę, no ale to jest wersja lojalna. Więc Irden tutaj nie ma i chyba to wygramy, co? No ale jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Okej, tym bardziej, że to są jeszcze wesołeczki. A on tutaj ma trochę tych monet, ale my mamy jeszcze te 4 punkty. Ile my... Kurczę, może zabraknąć, cholipcia. Tutaj mamy 6, 7 punktów mamy. No chyba z tymi wesołkami. Też nie, zrobimy to. Remis! O nie! Nie! Zremisowaliśmy! O! Ale grubo, tego się nie spodziewałem. Aj, no liderka zabrakło, no ale cóż, no przyjemna gra, więc no Michał, jak sam widzisz, zremisowaliśmy z chyba metowym syndykatem, więc nice. No i zobaczymy, jak tam pójdzie na następnej grze. Mieliśmy problemy sieciowe. I niestety... Keltulis. No i niestety wyrzuciło nas z poprzedniej gry. Oj. Keltulisa to będzie... No, to będzie hardcore.
Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj coś zrobić bez jakiegoś hard removala, bez wywióry. A doka jeszcze usuniemy. Bomb, zarodniki nie są takie złe tutaj. Kurczę, my znowu zaczynamy. Czerwona mgła. No niesamowite, my znowu zaczynamy. Dobra, rzucam od razu kremikę. Tam może być wywiura niestety. No dobra, niech tak zostanie. Okej, atak z powietrza po prostu. Może to jest ten niedorzeczny deck. Czyli Caldwell i Heltulis. Byłoby super nieprzyjemnie. Dobra, kliknę. Nie ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Zarodniki się przydadzą. Kurczę, ta Birna też nie byłaby taka zła. Ej. Muszę chyba wyrzucić jedną bombę. Ale też daje znak przeciwnikowi, że nie mam czego zagrać, więc on dalej może no unitowo mnie cisnąć. Okej. Nie, jednak nie. Jest Mr. Neutral. Dobra. Trzymaj. Bombka. Oczywiście. No szkoda, że Madok nie w ten rząd, który powinien. No ale tak, no jedno jest pewne, mamy do czynienia z panem Keltulisem. To już będzie obrońca. No tak, no do przewidzenia. No i cóż, i nic z tym nie zrobimy. Jest to absolutny szachmat dla nas. No i taka jest smutna prawda. Więc ja to pasuję. Dobra, pies wyskoczył. Znaczy 17 punktów. Ale on teraz pewnie rzuci Keltulisa. No i później od razu z... Oh no. Oral. Wracaj. Wracaj do nas, Koral. No tak, no i on teraz rzuca sabat. I jest duża lipa, bo nie mamy oczyszczenia, nie mamy co zrobić z tym obrońcą, nie mamy co zrobić z tym Keltulisem. Jedyne co jakkolwiek nas może tutaj uratować, no nie, chyba nic nas tutaj nie uratuje. Smork. Ale z sabatu on nam wyciągnie koral, derana i harcownika. Więc to też wcale nie jest mało. No ewentualnie może zagrać Sirocco w Krainę Tysiące Baśni. Też by nie było... No właśnie, dobra, jest sabat. Okej. No i co, przyjacielu? Robimy tak. Muszę sobie kliknę tą koral. On i tak ją usunie. Ja coś tutaj mogę dobrać.
Mógł dobrać za maszystę. To nie było takie złe. Dobra. A jest za maszystę. No i... co jest ciekawe. Nie będę tutaj dokładał żadnej jednostki, więc po prostu odrzucę Skalda. Dzięki, uderzyliśmy w obrońcę, ale on go teraz wzmocni czymś. No właśnie, o to chodzi. Kupimy sobie. No nie za przyjemnie, prawda? My jesteśmy w absolutnym szachu. No Lipiego też bez sensu rzucać. Koral to samo. Dobra, no ale będziemy grali na nerwach. Zresztą on tam ma mnóstwo wzmocnień. Plus jeszcze Nitral. Właśnie. Właśnie o to chodzi. No tutaj brakuje jakiegoś kart removala. Kart removalem byłoby zupełnie co innego. No tak możemy się z nim bujać, no i czekać aż skończą mu się karty. No i wydaje mi się, że tak trzeba zrobić. Chociaż no mogę teraz rzucić... gdybym rzucił teraz Lipiego. Też za mało da, mało da. Tutaj mamy te bomby. Możemy sobie dobrać bombki. No to też, no co nam po tym? No dobra, chyba sobie zagramy zarodniki. Wydaje mi się, że w te zarodniki tutaj ma 4 punkty. Dobra, róbmy tak. Ale szachy. Będzie mój drogi. Okej, okay. To się tutaj doczekaliśmy. Nie no, no usunie koral, no. Też nie, no nie może tego zrobić, bo wtedy spali sobie jednostkę. Musi uderzyć za 2, za 4, w sensie kolor przeżyje. No masz ci los. No dobra, Nitral dead. Rzucić tego Lipiego. Będzie cena. Ja też będę miał lepsze dropy. I pirny. Chociaż dobra, jeszcze zagramy tak. No tak, zrobię tak. Może on, kurczę, no jakimś cudem... czy już tam nie będzie miał czego zagrać? A to... skurczybyk. Dobra, no muszę grać Gudmunda. Bo już mi się tutaj kończą opcje. No niestety teraz spali nam puteczkę. Gudmunda albo Hajdawera, okej, okay, jest Cyrilla. No, mocno nieprzyjemnie, mocno nieprzyjemnie.
Dobra, wleć teraz Birna. Załatwimy to po mojemu. Dobra, niech Madok będzie, zrób mi punktem. Niech mnie Kraken wyczyni. Czujecie. Kurka. Jezu, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, że my to przetrwamy? Ej, rzucił się rolka. Tutaj tak sobie gra. Teraz trójka nam odpadnie. My możemy zrobić tak. Rzucimy sobie Maxi. Możesz uciekać, możesz się ukrywać, ale i tak cię złapię. To mi jest niepotrzebne. Więc teraz trójka nam ginie. Mamy taką, no, mamy trzynastkę. Jest bestyjka. No dobra, no teraz to wleci czternastka. Zagrajmy Madoczka, czternastka wyskoczy, braliśmy bombę. No tylko, że on teraz tego nie zrobi. Rzuci kartę, dobierze kartę. Chyba, że ma reset. No jest. Ale to tylko... Ale dobra, git, no bo nam teraz tylko jedynkę zniszczy. No i git, ja to pasuję, tak? I wszystko jest w porządku. No, dokładnie, dobra. No i mamy przewagę karty, mamy jeszcze jedną siną dal. Więc, o, Michał, może to wygramy. Reset. Reset wcale nie jest taki zły. Uff, skarb, dobrze. No i dobra, no i git, no i teraz potrzeba nam wojownika. Dawaj, skald. Hej, słuchaj. Dobrze. Nie ma to jak, muszą nas. No i git, zobaczymy. Mamy bomby, to jest ważne. Mamy dwie bomby, czyli mamy dostęp do Madoka. Jest jedno w siną dal, więc to też jest całkiem nieźle. On już nie ma żadnych. Żadnego sabatu ani nic, więc jak przetrwamy Kertulisa, to grubo. Okej. Okay. No misio. I dobierzemy jeden zamaszysty, to jest w porządku. Teraz dziesiątka i dobieramy kartę. Dobra, no i git, więc mamy tutaj cztery obrażonka. A może sześć, jak się nawet uda. Ciekawe, co on tam ma na łapie. No mamy jeszcze reset w przypadku jego wzmacniania. No ale nice, no tutaj niezłe szachy, żeśmy rozegrali. Co, poddał się? Dobrze, pokonaliśmy Kertulisa, co? Jaki sztos! No szkoda, że nie do końca, no ale nice, GG, dobrze. I zobaczymy, jak tam pójdzie na ostatniej gierce. To tym razem. Pojadel. Na symbioskę. A. Solidny przeciwnik, nie ma co. I my nie zaczynamy, wow. Tak? Tak? Okay. One się wydarli. Dwa wampiry. I właśnie, to jest to utracone połączenie. No nic, no tam poleci Dunka. Mamy tutaj odpowiedzi. Dunka albo jakaś czarodziejka. No tutaj wydaje mi się, no właśnie, nie wyrobimy tempa. Iluzja, opowiadasz. Żeby się przed tym wybronić. Jak mi się wydaje, no tutaj raczej nie damy rady, no bez sensu nawet rzucać pika, wolę sobie go zostawić. Na pewno mamy ten pakiet z rzucaniem.
Kurczę, szkoda, że w ten rząd, szefie. Ale ta karta jest taka majestatyczna. Majestatyczna w swojej delikatności. Chciałem być w takiej krainie elfów i tam sobie tymi czarodziejkami potańczyć w powietrzu. Drzewa żyją dłużej niż ludzie, tylko trzeba je przed ludźmi chronić. Kozacko by było. No nie wiem, czy tutaj nie będziemy musieli jednak przeatakować z naszego odrzucanka, tym bardziej, że mamy łapę pod to. Też uczynimy. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. To jest reset, całkiem. Lepiej, żebyśmy się tutaj troszkę niefortunnie. Gdzie miało 7 i tak nic z tym nie zrobimy, więc to ewentualnie możemy to sobie wyfarmić do resetu. Tu jeszcze poczekamy. Okej, okay, wyskoczył też pieso. Jak powinien załatwić sprawę? Wybrę da się. Pyknijmy. Może ustawimy lepszą bombę. O, i teraz czy Birnę? Nie wiem, czy chcę kurczę Birnę rzucać. No nie wiem. Tym bardziej, że Birna może się później przydać, żeby właśnie dobrać jakichś tam pracowników. Ale też z kolei nie mamy krainy tysiąca baśni. Więc na nie. Załatwimy to po mojemu. Maxi. O, szkoda. No tutaj szkoda, że Moren jeszcze jednego punktu nie przyjęła na głowę. Ale jakby coś tam rzucił, mielibyśmy krwawienie. Na przykład taką elfę prorokini. Musisz ją budować. Nie widzę innej drogi. To już jest fajna sprawa. Tutaj sobie ustawimy pod bombę. Elfę usuniemy. Szkoda, że tej krainy tysiąca baśni nie dobraliśmy. Nie wiem, czy się uda stworzyć właśnie tą podwójną wsiną dal w takim przypadku. No tam jest jeszcze Simlas. No git, no tu jest spoko bomba. To skorzystamy. No i wydaje mi się, że co? Teraz ten Simlasik poleci. Mamy na pewno reset za 8. Ale wiecie, spoko byłoby sobie ten reset zachować. Bardziej, że kurczę, no nie mamy już dostępu do tej Pirny. Ewentualnie skaldzi zostali. A raczej jeden pan skald. I lawandler. Ma to wszystko, co nam pozostało. Ej. Zarówno moje zaklęcia, jak i martwi Duan użyźniają do gleba. No tu ten reset jest kuszący. Umówmy się. Bomba też. Bo moglibyśmy zrobić... Tylko tu się trzeba zastanowić, no bo tak, no tutaj na resecie mamy w tym momencie 10 punktów, to jest sporo. On i tak sobie będzie rzucał Simlaska. A to jest nasze ostatnie zagranie, które tutaj zrobimy. Bomba może się przydać na inaczkę.
Zarodniki teoretycznie my moglibyśmy dobrać. Dobra, więc kliknijmy tak. I róbmy tak. Dobra. No i zobaczymy, co on teraz zrobi. No, muszę rzucić Simlasa. Wtedy wiadomo, te czarodziejeczki mu się tutaj pojawią. Ale nie, nie robi tego. Okej, no i przebija nas. Niestety. No i my to musimy spasować. W tym momencie. Ale to jest ciekawe, bo on się w ogóle nie skrócił. I wykorzystał chyba dwa tiki dowódcy. Ja nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że tak. Napijmy się teraz wody z kielicha. No dawać tą Ukrainę. To się przyda, to się nie przyda. Skalp to jest ok. Wymienię bombę. Kurczę, ale nieprzyjemnie. Nie dobraliśmy tej krainy. Serio. Więc jedyne, co tutaj możemy zrobić, to zagrać tak. Zagrać sobie w deranka. Odrzucić Feniora. No jedno jest pewne, krainę teraz dobierzemy na bank. No, dokładnie. Czy jest coś, na czym mi tutaj bardziej zależy? Nie, czerwona mgła się przyda. Skald się przyda. Sam czwórka się przyda. Kurczę, tylko problem polega na tym, że my... Muszę rzucić Lipiego. Czas pocharcować! No i teraz tak, no tutaj troszeczkę nieprzyjemnie. KSR! Zawrzyj gębę, człowieku! No tutaj troszeczkę nieprzyjemnie. No tu wsiną dalej wyleci. To sobie pozwolę usunąć. Kurczę, nie będziemy mieli podwójnego wsiną dal. Więc się dobierzemy jedną wsiną dal, ale jest to dosyć mało ilość punktów. To jednak zachowam sobie reset. No nie mogę pozwolić na to, żeby ta czarodziejka się utrzymała. Więc muszę to usunąć. No dobra, zagramy sobie bez podwójnego wsiną dal. No nic, nie wyszło. Okej, dobraliśmy zarodniki. Więc no teraz teoretycznie... Zagramy sobie Maxi. Uuu, ejtne. Bez ostrzeżenia. Nie, to tutaj oczywiście sobie, bo to jest tak 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mamy tą bombę, mamy. O, tutaj wykosimy. Dobra, jest teraz. Aj, nie kliknąłem Madoka. Już tak się podierałem tym faktem, że bomba nam się ułożyła, że nie zrobiłem tego. Więc tutaj misplay, bo mógłby Madok wejść ewentualnie
to miejsce. Tutaj na pewno się przeciwnik zdziwił. Nie jesteś moją córką. Już nie. Okej. Co, dwie czarodziejki? No oczywiście, no jakżeż inaczej. No wykrztuś, co masz do powiedzenia? Wiadomo. No i mogę z onej romanty zagrać Birnę. Chyba nie będę zmieniał w siną dal. No... To już kliknę. No stawiamy opór, ale nie wiem czy to wystarczy. Teraz sobie tak, rzucimy Maxi i zobaczymy co my tam dobierzemy. Mamy jeszcze ten resecik, no ale on niestety ma Last Seja z Gordem. Ten Gord będzie wielki. Gord, no na 22 punktach Gordzik będzie. No, jeszcze tutaj piękne punkty zrobił. No dobra, no, teraz tak. Zobaczmy, jak wygląda nasz deck. Nie chcę dawać nikomu drugiej szansy. Tak, ze Skalda dobierzemy Birnę. Chyba, że zagramy z onej romancji Koral. Birnę. Dobierzemy Birnę. Dobra, tak zrobimy. Tutaj jakiś jeden punkcik ukradniemy. A masz. Okej, no Krainy Tysiąca Baśni tutaj nie wykorzystamy. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że i tak niezły tutaj opór ustawialiśmy. No, a po zwycięstwie z Keltulisem, to wiecie. No dobra, no i co? Wyrzucimy Skalda. Szkoda. Nie, no tak, no załatwi nas. No załatwi nas. A, tam jest jeszcze Force Protector na pewno. Chociaż był... Już był Finduś, więc może się przeciwnikowi nie zmieścił. Może zamiast Force Protectora Findusia po prostu sobie wsadził. Za 12 prowizji Force jest, obrońca jest za 11, to ktoś tam sobie uszczuplił. Kurczę, szkoda. Kurczę, z tą podwójną siną dal myślę, a nie, je, ale potężny. No cóż. Gramy tak. No i tu się trzeba zastanowić. Nie, no wiadomo, reset jest lepszy. Reset jest najlepszy z tego wszystkiego. To jest 8. 8, 6 punkcików. Tutaj jest... O, tak. Więc zostanie reset. Tutaj troszeczkę słabo. Teraz tu. No i kliknijmy sobie. No ale cóż, no tutaj no przegramy i to srogo. Może no 130 punktów może nawet. Tutaj srogo, srogo przegramy. No ale cóż. No mamy 8 punkcików. Więc no tak, żeby już do końca zagrać, chociaż przeciwnik może po prostu spasować. Jednak wydaje mi się, że będzie chciał zrobić na nas wrażenie i rzuci tego Gorda, który będzie no dosyć grubaśny. A może po prostu spasuje, honorowo się zachowa. Ale zaraz nie. Gra Gorda. No i taki Gordzik na ile tam 17 punkcików. No i tak jak mówiłem,
20 punktów, no dokładnie. No. Za mało, nie, tylko Yatel no, za dużo tych punktów robi. My niestety nie dobraliśmy jeszcze drugiego Sinnoh'dal. Wtedy no pewnie o 10 punktów mielibyśmy więcej, ale nie wiem, czy dalibyśmy radę to wygrać. No słuchajcie, tak czy owak, Talia prezentuje się następująco. Link jest w opisie standardowo. No i przypominam, jeżeli chcielibyście, żebym zagrał jakąś waszą propozycją, jeżeli chodzi o Talię, to wielka prośba, napiszcie mi na Discordzie. Mój nick i te numerki z hashtagiem, czyli tam Discord ID jest w opisie, więc nie krępujcie się, po prostu do mnie piszcie, dodawajcie mnie do znajomych. Dajcie tylko znać, jaki tam macie nick, żebym tak mniej więcej was mógł rozpoznać. No i po prostu wrzucajcie mi, ja na pewno uwzględnię detalje w odcinkach i wydaje mi się, że to będzie bardzo przyjemne. Więc ja jeszcze raz dziękuję Contable za podesłanie Talii. Mega fajnie. No, bardzo się przyjemnie grało. Zremisowaliśmy z Syndykatem, wygraliśmy z Kel'Thulisem. No, przegraliśmy z Symbiozą, no ale no, sami wiecie, jaka Symbiozka jest. Potężna Talia. Chociaż tak, kurczę, no, jakiś tam opór stawialiśmy, no i też nie podobieraliśmy zbyt dobrze, chociaż, no wiadomo, no, szczęście sprzyja lepszym. Więc ja wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, życzę wam wszystkiego co najlepsze i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!